Posrało. Piłka nożna. Sport, w którym osoba, która teoretycznie nikogo nie powinna obchodzić, często skupia na sobie całą uwagę. Bycie sędzią to chujowa fucha. W zdecydowanej większości przypadków najlepsze, co może ciebie spotkać, to bycie po meczu zapomnianym. Żeby stać się postacią rozpoznawalną i jeszcze cokolwiek z tego mieć, trzeba być łysym i trzeba być wyrazistym. W każdym innym wypadku ta praca po całości zsie. Sędzia bardzo często jest kozłem ofiarnym całej bandy cymbalistów, ponieważ porażka ukochanej drużyny nigdy nie może być sprawiedliwa, zasłużona. Szczerze mówiąc, nie pamiętam meczu, który oglądałbym z kimś więcej niż tylko sobą i nie słyszał dookoła cały czas czegoś w stylu sędzia siusiak albo o zgrozo chuj. Nawet jeżeli Pepe naostrzył sobie korki na czyichś plecach, to ja bym dał najwyżej żółtą, sędzia chuj. Nawet nie wspomnę o tym, jak soczyste wiadra gówna wylewa się na arbitra, jeżeli faktycznie zawinił. Sędziowanie jest trudne w pizdu. W bardzo krótkim czasie trzeba podejmować furę bardzo trudnych decyzji, które nierzadko decydują o wyniku spotkania. Do tego dochodzi fakt, że współcześni piłkarze są doskonale wyszkoleni i świetnie wiedzą, jak oszukać sędziego wprawną symulką, ewentualnie wywrzeć na niego wpływ, otaczając go w kółeczko i drąc na niego japę. Drą japę tak głośno, że słyszy to nawet odpowiedzialny za koszenie trawy pan Żegota, który aktualnie leży w kantorku nieprzytomny po spożyciu znacznej ilości taniego alkoholu. Żeby było śmieszniej, federacje nie robią niczego, żeby pomóc swoim pracownikom, no, którymi w końcu sędziowie są. Karanie po meczu symulujących piłkarzy? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Dawanie linijką po łapach za wywieranie presji na arbitrze? Wyjątkowo sporadycznie. Trudno się dziwić, że piłkarze stosują takie sztuczki. Zawsze można coś z tego ugrać, a szansa poniesienia jakichkolwiek konsekwencji jest znikoma. Gwizdki egzekwują tylko reguły gry i to w taki sposób, by nie łamać wytycznych ustalonych przez FIFA, UEFA czy inne tałatajstwa. Dzięki temu dochodzi do takich absurdów, że w trakcie meczu zdarzają się sytuacje, że arbitrzy z premedytacją stoją tyłem do telebimów, na których leci jakaś tam powtórka. No przecież nie wolno korzystać z powtórek wideo. Noż kurwa mać! Wszyscy narzekamy na sędziów, na poziom ich wyszkolenia. I mamy rację. Jednak tak samo jak nie jest winą Wasilewskiego, że spadają mu spodenki, które są kiepsko wyprodukowane, winą sędziów nie jest to, że przechodzą przez słabe szkolenia i muszą kierować się wolą bandy idiotów względnie złodziei. Platini na ten przykład często powtarza, że wprowadzenie korzystania z powtórek zabiłoby ducha gry. Mam pytanie. Skąd taka pewność, panie Żabojadzie? Sprawdzał pan? Czy zorganizowany został jakiś turniej, w którym sprawdzono by takie rozwiązanie, że doszedł pan do takich wniosków? Ja sam nie jestem w 100% przekonany, że wprowadzenie powtórek Dideo zbawiłoby ten sport, ale na potęgę postępnego czerepu nie było możliwości sprawdzenia tego. To samo tyczy się pomysłu uwolnienia sędziego od obowiązku mierzenia czasu i pozostawienia tego komputerowi. Uparte ignorowanie tematu rodzi zrozumiałe podejrzenia o złodziejstwo, korupcję i inne szachrajstwo. Mi tylko pozostaje pozostać wkurwionym i zasugerować wam większą empatię w stosunku do arbitrów, którzy jakby nie patrzeć mają chujowo trudne zadanie, także zrozumcie ich, to są tylko ludzie. No chyba, że gracie przeciwko ekipie z Rotterdamu, to wtedy nie trzeba. Na koniec tradycyjnie piłkarz o śmiesznym nazwisku. Tym razem piłkarze. Piłkarze zespołu Unia Człopa, Paweł i Adam Kiszkowie. Kiszko jakby cały świat zgasić światło, poszedł spać. Mamy kłopoty i ja. Jep, 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 jep. Między nami nuda, strach.
tej kiszki wciąż mi brak. Jeb, jeb, do serca podchodzi głód. Nie tędy droga, na pewno to wiem. Ta kiszka zabiera ci. Nie.